Szanowni Państwo, witamy ponownie na naszym kanale. Naszym dzisiejszym gościem będzie dr Jakub Wojnarowski, absolwent oraz wykładowca Akademii Sztuk Pięknych. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, serdecznie zapraszamy Państwa do kliknięcia klawisza subskrybuj, aby zostać na naszym kanale i zawsze mieć najświeższe informacje o tym, co się u nas dzieje. Witam, Jakubie. Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o komunikacji wizualnej. Czy tak naprawdę możemy zdefiniować taki termin i przybliżyć naszym widzom, czym jest komunikacja wizualna? No, termin jest bardzo szeroki, można różnie go interpretować. Komunikacja wizualna czy kultura wizualna. W przypadku komunikacji, no to skłaniamy się w kierunku designu, projektowania, czyli ściśle zaprogramowanej informacji, którą chcemy przekazać odbiorcy. Tutaj raczej margines błędu powinien być jak najmniejszy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no obraz może pozwolić pewne rzeczy uściślić, ale może też rozszerzyć interpretację i to jest zawsze najtrudniejsze, żeby nad tym aspektem w pełni zapanować. No to jeśli chodzi o rozszerzanie interpretacji, to jest bardziej kompetencja sztuk wizualnych i wszelkiego rodzaju eksperymentów. W wypadku projektowania raczej to pole interpretacji powinno być zawężone. A właśnie kultura wizualna, o której również wspomniałeś i o którą chciałam zapytać, ona zmienia się przez lata? Widzimy takie zmiany w estetyce, którą jakby preferujemy albo bardziej preferujemy w designie czy projektowaniu? Jeśli chodzi o takie upodobania właśnie związane z jakąś, nie wiem, aranżacją wnętrz, sposobem ubierania się, z wyglądem różnego rodzaju materiałów graficznych, no to takie zmiany preferencji obserwujemy stale, właściwie odkąd możemy historię wizualności poprowadzić, odtąd te przemiany następują. Można powiedzieć wręcz, że ten kołowrotek przemian coraz bardziej przyspiesza, co nie znaczy, że wiąże się to z eskalacją nowości, to jest raczej nawracanie do pewnych koncepcji i odświeżanie ich w nowym kontekście. Właściwie ten kontekst jest tutaj bardzo istotny. Jest szalenie dynamiczny, zmienia się i wydaje mi się, że ta zmiana jest typowa dla naszych czasów. To że te obrazy, ich znaczenia nie są ustalone raz na zawsze, natomiast te znaczenia cały czas podlegają zmianom, są w ruchu. Więc to jest jakaś specyfika naszych czasów, bo trudno mówić tu o jednej estetyce, która by dominowała w dłuższym okresie czasu. Jak wspomniałeś o znaczeniach, ja przypomnę, może nie wiesz, ale nasi widzowie, którzy śledzą nasz kanał, na pewno wspominają wywiad, który ostatnio mieliśmy o języku. I czy masz też takie wrażenie, że faktycznie znaczenie to jest jednak domena czegoś, co jest językowe, a jednak komunikujemy się również obrazem i też trochę jakby myślimy obrazami? Czy uważasz, że musimy jednak oddzielać bardzo sztywno wzrok, to komunikacja wzrokowa, język, to komunikacja językowa, czy jednak te nasze zmysły i to, jak rozumiemy świat, nie ma takiej jednej ścieżki, w którą możemy dążyć, żeby porozumieć się i zinterpretować naszą rzeczywistość? Znaczy każdy język, czy wizualny, czy werbalny, ma swoją specyfikę i strukturę, więc może oddzielanie tych terytoriów ma o tyle sensu, że nie zawsze da się przełożyć gramatykę jednego języka na drugi w sposób mechaniczny. Więc jak ktoś mówi o języku wizualnym, no to bynajmniej nie chodzi tu o automatyczne przenoszenie pewnych struktur obecnych w języku mówionym czy pisanym. Natomiast łączenie tego ma dużo sensu w tym aspekcie, że te wszystkie środki komunikacji są ze sobą sprzężone. Nawet kiedy rozmawiamy, no to również ma to aspekt wizualny, czy motoryczny, ruchowy. Jeśli dodamy do tego mimikę, gestykulację, też fakt, że komunikowanie się słowami jako takiego strumienia świadomości jest hipertekstowe, także nie jest liniowe, tak jak w tekście pisanym, tylko bardziej odbywa się na zasadzie takiej gonitwy skojarzeń, kiedy te różne elementy łączą się w przeróżne konfiguracje i to wszystko cały czas jest taki nieustranny strumień, czy jakaś organiczna struktura, która się rozrasta, co jest zresztą typowe dla tego, co działo się przed epoką druku, z której wydaje się, że zaczynają powoli wychodzić właśnie w kierunku czegoś, co jest otwarte na taką wielowymiarowość, intermedialność, na coś, co jest wielozmysłowe, czy wielomedialne, więc myślę, że to ma sens i jakby te technologie, które się teraz pojawiają, sprzyjają takiemu sposobowi komunikacji, kiedy operujemy nie tylko słowem, ale też obrazem, ruchem,
dźwiękiem, dotykiem, prawda? Te interfejsy dotykowe to jest domena naszych czasów, także to wszystko ze sobą współgra, łączy się nieustannie i jest w ciągłym ruchu. Właśnie tą komunikację ostatnio zauważyłam, skręcając regał Billy, kiedy doszło do mojej świadomości, że on nie ma już tekstu, on ma tylko obraz. I ten obraz jest mi w stanie wytłumaczyć, jak skręcić dany regał. Czyli mamy tą komunikację wizualną, ale mamy też jakieś inne przykłady, w których ta komunikacja jest dla nas zrozumiała, ale też opiera się na obrazie? Coś takiego jak instrukcja obsługi, no to jest właśnie taki sposób przekazu, który powinien komunikować się głównie w sposób wizualny, też żeby trochę to odciążyć z tych wszystkich naleciałości lokalnych. Było możliwie uniwersalne, dostępne dla wielu odbiorców, kiedy nie trzeba na przykład tłumaczyć danego komunikatu na wiele języków. Możliwie intuicyjne też właśnie w jakiejś takiej sytuacji, nazwijmy to remontowo-aranżacyjnej, kiedy trzeba działać szybko i sprawnie, a nie zagłębiać się w długie elaboraty. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że także tutaj kontekst jest bardzo istotny. Nawet w przypadku takiego regału Billy ciąży na odbiorze takiej instrukcji to, że widzieliśmy taki regał zmontowany w sklepie, to, że wiemy, do czego służy, to, że wiemy, na czym polega format instrukcji obsługi, że po prostu czytamy pewne kody. Więc jakby w tym sensie taka uniwersalność tego jest w jakiejś mierze umowna, ale oczywiście no jest to takie medium, taki sposób komunikacji, który funkcjonuje na wielu różnych poziomach, w wielu sytuacjach, chociażby znaki drogowe, tak? To jest taki element, z którym się dosyć mocno oswoiliśmy i to jest też sytuacja, kiedy działamy pod presją czasu, kiedy jest konieczna pewna ekonomia przekazu. Też często działanie emocjonalne, tak? Stąd określona kolorystyka znaków, znaki ostrzegawcze z kolorem żółtym, czy czerwonym wręcz, który szybciej oddziałuje na naszą wręcz podświadomość, nie tylko świadomość, pozwala szybciej pewne rzeczy wyłowić, albo sytuacja na lotnisku, kiedy bardzo się śpieszymy, czy na dworcu kolejowym, kiedy potrzebujemy szybkiego komunikatu, więc zamiast długiego wyjaśnienia po prostu strzałka czy znak ostrzegawczy może nas szybko przekierować i nawigować w przestrzeni. Ale oprócz takich sytuacji też obraz może pełnić funkcję dookreślającą, kiedy pewne rzeczy są lepiej doprecyzowane. Chociażby używanie emotikonek w tekstach pisanych, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy poprzez SMS-y, to jest coś, do czego się też przyzwyczailiśmy i co pozwala nam lepiej oswoić odbiorcę z naszą intencją, lepiej ją wskazać. To, że coś było żartobliwe, a nie do końca na poważnie, prawda? Albo kiedy podkreślamy znaczenie pewnego tekstu. Też kiedy tekst jest wytłuszczony czy podkreślony, to już jest też działanie wizualne, które pewne treści pozwala nam wzmocnić. Także trzeba pamiętać o tym, że ta wizualność wydarza się na wielu różnych poziomach. Zastanawiam się w projektowaniu informacji, czy najpierw mamy wyuczenie tego, że czerwony sygnalizuje coś, że coś jest nagłe, czy wręcz przeciwnie, ktoś, kto projektuje informacje, sugeruje nam to, narzuca, a później po prostu się do tego w jakiś sposób, no też w jakiś sposób przyzwyczajamy. Czy projektant bierze pod uwagę to, jakie do tej pory mamy przyzwyczajenia, czy też w pewien sposób narzuca to, jak używamy takich określeń? Jak myślisz? Znaczy w wypadku takiego designu, który ściśle stawia na komunikację i stara się być maksymalnie ergonomiczny, czyli jakby dostosowany do funkcji, no to taki design często można powiedzieć jest konserwatywny, znaczy bazuje na tych doświadczeniach, które są rozpowszechnione, na takim sposobie odbioru pewnych danych, do którego się wszyscy przyzwyczaili i wszystkie zmiany powinny się odbywać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. To dotyczy zwłaszcza takich obszarów designu, które są ściśle związane z informacją, takie sytuacje, o jakich właśnie przed chwilą wspomniałem. Natomiast jest taki obszar designu, który bardziej się koncentruje na kreowaniu pewnych trendów, chociażby projektowanie mody, prawda? Gdzie wręcz chodzi o to, żeby dać pewien impuls o charakterze kreatywnym, żeby wyzwolić jakieś niekonwencjonalne myślenie o elementach, które już dobrze znamy, ale formujemy w jakąś nową konfigurację. To właśnie odbieramy jako coś nowego czy wręcz rewolucyjnego. Także wszystko zależy od tego, jak tą funkcję zdefiniujemy, co jest dla nas najbardziej istotne.
w momencie, w którym projektujemy w miarę proste komunikaty, szybkie albo proste przynajmniej w odbiorze, nie spotykamy się z chyba takim kłopotem projektowania słów ogólnych, metafor, takich jak piękno, prawda, dobro, jak je zaprojektować. To znaczy sztuka, mam wrażenie, że od dawna się mierzy z tym problemem, żeby przedstawić wzniosłe idee i żeby faktycznie utrwalić je gdzieś na płótnie. Natomiast czy projektowanie informacji, czy właśnie, czy sztuce samej w sobie się to udaje? Znaczy, no to takie pojęcie abstrakcyjne, rodzaj takiej wizualnej filozofii, no to jest dziedzina pojęć bardzo złożonych. Gdzie właściwie ciężko jakby jednym znakiem, czy to będzie litera, czy to będzie właśnie obraz, zresztą litera też jest obrazem, to jest taka dziedzina, gdzie właśnie ciężko to zrobić w formie syntetycznej, że to jest jakaś taka opowieść, która się rozgrywa w czasie. Jest to próba, którą podejmuje wielu ludzi, zależnie od swoich preferencji, zależnie od tego, do jakich odbiorców się zwracają. Więc można faktycznie powiedzieć, że sztuka jest taką dziedziną, gdzie deliberuje się nad takimi właśnie bardziej abstrakcyjnymi pojęciami, próbuje się je zwizualizować zależnie od specyfiki danej epoki i pewnego kontekstu kulturowego. Właśnie na przykład też geograficznego. Tutaj bardzo dużo się zmienia i wiele zależy od tych parametrów, więc ciężko powiedzieć na przykład, że sztuka powiedziała już wszystko na dany temat. No wręcz przeciwnie, przez to, że świat się zmienia i człowiek jest sytuowany coraz to w nowych kontekstach, nowych sytuacjach, więc sztuka cały czas będzie miała tutaj obszar inspiracji, obszar źródłowy, z którego może czerpać i budować coraz to nowe, bardziej złożone komunikaty. Jest właśnie taką sztuką tworzenia wizualnej poezji czy wizualnej filozofii. No i tym, można powiedzieć, się różni od designu, choć wiadomo, że istnieje też obszar wspólny, który jest dosyć interesujący. Ale faktycznie tak, to jest ten obszar właśnie, gdzie możemy się zająć takimi pojęciami jak piękno, dobro i prawda, czy też wieloma innymi, bardziej złożonymi, trudno uchwytnymi pojęciami, które nawet ciężko wysłowić, a dużo łatwiej je zademonstrować. Do tego służy sztuka. Zaraz będę chciała poruszyć temat czasu, ale jeszcze a propos tego, o czym rozmawiamy, chciałabym zapytać, czy faktycznie ten odbiór może być uniwersalny? Bo jeżeli nawet mamy w języku coś, co występuje, łatwo jest to przetłumaczyć, chociażby słowo prawda, myślę, że występuje w każdym języku, natomiast jeżeli chcemy je przekazać poprzez obraz, poprzez sztukę, a może też przez design i to, jak ona może być przedstawiona, to wydaje się generalnie trochę trudniejsze zadanie. Czy się ze mną zgodzisz? Czy to może być tak, że jednak te różnice kulturowe uniemożliwiają nam taki przekaz obrazem? No na pewno. Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić komunikat, który byłby zawsze i wszędzie czytelny, biorąc pod uwagę też, jak szybko zmienia się nasza rzeczywistość. Chociażby obserwując internet, widzimy, jak różne takie proste jednostki wizualne, czy to będą jakieś emotikonki, memy, czy animowane gify, zmieniają swój kontekst wręcz z dnia na dzień i mogą się stawać jednego dnia bardzo nośnymi komunikatami, wręcz o jakimś politycznym ciężarze, drugiego dnia są czymś zupełnie błahym, prawda? I to się cały czas zmienia, też elementy łączone w różne konfiguracje mogą zmieniać swoje sensy. Więc każda próba tworzenia takiego jednolitego języka, no jest zawsze trochę skazana na porażkę, co nie znaczy, że nie warto próbować, choć trudno mi sobie wyobrażać zastępowanie wizualnością tej sfery słów, do której przywykliśmy. Raczej widziałbym tutaj ciekawy obszar w jakimś dopełnianiu się tych obszarów, wprzęganiu w ten proces wielu różnych mediów, które właśnie nawzajem się dookreślają, dopowiadają pewne rzeczy, które wypowiedziane tylko poprzez jedno medium mogą być nie do końca czytelne, czy właśnie mało uniwersalne. My podczas Copernicus Festival, który odbędzie się jesienią tego roku, będziemy rozmawiać też o takim pojęciu, jakim jest czas. I wydaje mi się, że sztuka od wielu wieków zmaga się z tym, żeby utrwalić coś w czasie, albo żeby przekazać albo upływ tego czasu, albo faktycznie w jakiś sposób jego pętlistość, powtarzanie się historii. Czy taki czas da się narysować, czy jest jakaś metoda, która mogłaby faktycznie uchwycić czas na płótnie, czy też na obrazku? No tutaj faktycznie jakby pole jest bardzo szerokie. Możemy
ten temat wizualizacji czasu rozpatrywać na różnych poziomach. Jeśli na przykład cofniemy się do malarstwa jaskiniowego, no to zauważymy tam zaczątki sztuki sekwencyjnej poprzez wizualizację różnych faz ruchu. Później się to rozwija w właśnie takich projektach, które zmierzają do sztuki sekwencyjnej, jaką jest na przykład komiks czy film. Natomiast są też bardziej abstrakcyjne sposoby wizualizacji. Pewien model czasu, który może przybierać bardzo syntetyczne formy. Czy to będzie na przykład koło czasu, czy strzała czasu. To są takie dwie popularne metafory. Czas cykliczny oparty o nawrót pewnych sytuacji. Taki czas na przykład 4,5 roku, który cały czas do nas powraca. Czy czas właśnie oparty o postęp, o jakąś taką ewolucję, czy wręcz rewolucję, gdzie cały czas dążymy do przodu. Chociaż akurat rewolucja to jest zabawne pojęcie, dosyć paradoksalne, bo oznacza tyle co obrót. Więc jest to coś cyklicznego, ale w zaskakujący sposób. W każdym razie są też takie modele pośrednie. Na przykład gdybyśmy pomyśleli o jakiejś formie, która łączy cechy linii czy strzały i koła, to byłaby to spirala, czyli taka trajektoria oparta o ruch wirujący, kołowy, a jednak cały czas zmierzający do jakiegoś punktu. Więc też myślę, że to jest ciekawy obszar do jakichś rozważań, gdzie te obrazy mogą podsuwać pewne koncepcje wręcz filozoficzne. Natomiast czasy, w jakich my żyjemy, no też jakby sprzyjają jakimś takim dziwnym, hybrydycznym koncepcjom czasu. Tak mi się wydaje, zwłaszcza w kontekście doświadczeń ostatnich miesięcy, gdzie powiedzmy ta rzeczywistość pandemiczna dosyć mocno nasze poczucie czasu naruszyła. Wystarczy porozmawiać z innymi, żeby się przekonać, że wszyscy doznali tutaj jakiegoś zaburzenia. Dla jednych ten czas bardzo przyspieszył, dla innych spowolnił, a częściej jeszcze zaczął się rozwijać w jakiejś dziwnej, labiryntowej trajektorii, która nie wpasowuje się w żaden z tych modeli, o których wspomniałem. Więc taka rzeczywistość, właśnie w jakiej przyszło nam funkcjonować, też oparta o taki ciągły strumień informacji, w którym się zanurzamy, no, stymuluje jakąś kreatywność w budowaniu nowych modeli czasu. Czyli akcentem związanym z tym, że nie możemy o czasie myśleć tylko i wyłącznie jako o linii i takiej trajektorii, która wydawałaby nam się oczywista, serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę i oczywiście przypominam, aby subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia. Dziękuję.